Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj mam nadzieję, że nie będzie nas ciało. Wyjdzie w praniu. Dzień dobry, witam. Dobra, no to może tak. Zaraz się z każdym przywitam, tylko chwilę poczekamy. Z nadzieją, że nas nie zatnie. Chyba na razie nie tnie. Mam nadzieję przynajmniej. Choć coś czuję, że zaraz będzie czerwone, no ale nieważne. Byleby jakoś się to dało mniej więcej oglądać. Dobra, no to witam Dropsik, cześć Różowy, cześć Lego Ninjago 2.0, cześć Pan Damian. Nie miałem w ogóle pomysłu na tytuł, więc dałem coś takiego. Witam Michał, cześć Julas, cześć Assassin, cześć Michał, cześć Karol, cześć Krystian. O klockach witam również Marcel, cześć Antek, cześć Aleks Ziom, cześć Staszek, cześć Deklamka. Witam Lodowy Cesarz. No, już jest czerwony, mówiłem. Dobra, witam Kacperka. To ten, pozbyłem się licznika, licznika już nie będzie, bo zepsuł nam live'a wczoraj. Więc licznika już nigdy nie będzie, niech spada na drzewo. Niech spada w krzaki, jak ja to kiedyś powiedziałem, tak. Więc niech licznik se tam turla dropsa. No i jest tylko kamerka. Tak, usunąłem również tą tabelkę z tymi subami, co tutaj się czasami pojawiała i zostało tylko powiadomienie, że jak ktoś zostawi suba, no to wyskoczy. Tylko że to zmieniłem, że nie zostajecie maliną Lloyda, tylko teraz cebulą Lloyda. Chyba tak zmieniłem, bo tamto to chyba było z 2 lata to malina Lloyda, więc zmieniliśmy na cebulę i gifa też zmieniłem, bo był stary. No, więc raczej teraz jest dobrze wszystko. Tak mi się wydaje. Dobra. Wbijesz na kanał Alex Lego, wątpię. O nie, licznik Turla Dropsa. Czy to nawiązanie? Nie myślałem w ten sposób, ale no powiedzmy. Możemy dzisiaj, słuchajcie, pooglądać sobie nowe zestawy. Jeszcze dzisiaj wystosuję jednego posta do Was, bo zauważyłem, że dużo osób bardzo bezmyślnie zupełnie podchodzi do sprawy z tymi zestawami. Chodzi głównie o to, że wstawiacie wszystkie zestawy, które pojawią się dosłownie na Instagramie, na YouTubach, a później do mnie piszecie, że dostajecie, że usuwają Wam te filmy. No i ja się domyślam, dlaczego Wam je usuwają. No, więc trzeba myśleć, słuchajcie. Lloyd, opłaca się kupić Lumixa G7? No, jak chcesz nagrywać tak na poważnie, no to w pewnym sensie tak, ale zaczyna się bardziej od telefonu nagrywać, a nie od aparatu od razu, no choć... No zazwyczaj się zaczyna od telefonu, no ale polecam Lumixa. No, będzie może jakoś niedługo odcinek z oceniania budowli lub minifigurek widzów. Wiesz co, nigdy czegoś takiego nie robiłem. Chyba raz zrobiłem customy. Customy zrobiłem 2 lata temu, z tego co pamiętam. Można by zrobić. Dawaj cebulki jakiś, set z Ninjago z 2011. Ja wstawiłem film z nowościami i mi nie usunęli póki co. Miałeś tam tylko jeden zestaw, którego nie można było pokazywać. Właśnie skończyłem budować mini moca, a nie muszą ci usunąć, może do ciebie na przykład napisać Lego. Do mnie pisali już parę razy. Znaczy, już pisali to w tamtym roku, ale mogą do ciebie napisać. I wtedy nie będzie już miło. Dzisiaj były odcinki z Lego Ninjago z 12 sezonu. No, wiem. Świetnie. Coś jest nie tak. A dobra, to nie działa. Co jest? Teraz mi aktualizacja będzie wyskakiwała, dajże mi święty spokój. Dobra, dzisiaj były odcinki. Co tam u mnie słychać? Bardzo dobrze. To co, to może sobie szybko rzucimy oczkiem na te zestawy. Oglądamy nowe zestawy. Tylko te, które mogę pokazać. Oglądamy nowe zestawy Lego, tak? Oglądamy nowe zestawy Lego. Dobra, Promo Bricks. Przypominam, że w piątek urodziny kanału, najprawdopodobniej 4 godziny live. Promo Bricks. Będzie biznes zaraz pilnowany.
nowe sety są epickie, tylko stroje mi się nie podobają. Pokażę to, co można. Ninjago, szczerze mówiąc, wolałbym nie na razie. City wam nie pokazałem wszystkiego na moim kanale. Siema, znasz jakieś fajne sklepy Lego w Gdańsku? Nie mieszkam w Gdańsku, więc nie wiem. Tylko kojarzę jakieś tam pojedyncze, ale tylko kojarzę i nie wiem, czy istnieją. Nigdy w Gdańsku nie byłem. No, byłem blisko Gdańska chyba. Lloyd, ile jest już cebulek? No to później, to nie będę cały czas wam o osobach mówił, bo nie ma sensu tak cały czas mówić o osobach, to tylko liczby. Elo, ocenisz kanał? Po co mi ta statystyka tak z ciekawości, o której będziesz odpalać live'a urodzinowego? Najprawdopodobniej równa 16. Tak było rok temu. Równa 16 odpaliliśmy i do 19 trwał. No to będzie taki poważny live. To już będzie plan. Pierwszy, no wiecie, jak plan, to plan robić tylko na live'a. To wam nie podaję dokładnej liczby subów. To wam podaję zaokrągleniu. Czekajcie, kto do mnie pisze i mi truje zadek. Dobra, nieważne. Co wam tutaj nie pokazałem? Tego wam nie pokazałem. Taka łódź. Tak, to jest ten mini submarine, łódź podwodna. Taka z juniorsów. Ja jak jeszcze będę robił taki zbiorczy odcinek, spokojnie jeszcze nie będę robił, bo na razie tych zestawów... Znaczy wyszło ich sporo, tak? Z 30 od ostatniego odcinka na spokojnie wyszło, ale nie wszystkie mogę wam pokazać. Więc spokojnie dojdzie ich jeszcze trochę, będzie można ich pokazać, to wtedy zrobię materiał na ten temat. Więc mamy taki, słuchajcie, budujesz czasami jakieś swoje budowle, jak tak to... Czy buduję? Buduję, ale to nie są jakieś takie zaawansowane budowle. Ciężko mi wam je pokazać, bo no, mam kamerkę wbudowaną w laptop. W laptopa. A niektóre budowle to są takie trochę jeszcze niestabilne, wolałbym nie. Ale będzie odcinek z tego, bo prosiliście i niedługo będzie. Myślę, że podczas kwarantanny nagram jakiegoś swojego mocka, bo ja normalnie buduję, ale tym się nie dzielę. No, nie mogę pokazać LEGO Hidden Side. Nie rozumiem, po co ludzie, którzy dają dislajki, wbijają na filmy. No, ale w jakim sensie? No, jak im się film nie spodobał, no to zostawiają babkę w dół, tak? Chyba to logiczne. Ale on splagiatował mi nazwę. Kto ci splagiatował nazwę? To jest ta statystyka po to, bo jest paru youtuberów w nazwie Lego Fan. No, chyba ci nie splagiatował nazwy, bo Lego Fan to ogólne określenie na fana Lego. Lloyd, co sądzisz o zestawie latający samochód ninja? Ten z 12 sezonu, tam Scotta i Jaya, tak? Chyba tam Jay jest jeszcze, albo Kai, już nie pamiętam. Na pewno Scott. No więc to jest taka łódź. Czy mi się podoba? No nie, no bo to juniorsy. Mamy później to, kolejną. Ostatnio takie rzeczy były w 2015, no 5 lat temu wyszła taka seria. Nie narzekam, no podoba mi się, tak? Tutaj dużo osób kupi ten zestaw ze względu na tą rybkę, która tutaj jest. Na tą, którą wam teraz pokazuję. Ja przez urodziny przytuliłem ponad tysiaczka, więc już tylko czekam na lato. Aha. Świetnie. Lojta, stabilizacja w Lumixie G7 działa dobrze. On nie ma stabilizacji chyba. To jest aparat bez stabilizacji. Z tego co pamiętam. Ale się dowiem. Nie pamiętam tych jego statystyk. Dobra, no tutaj mamy taką stację, zestaw taki... W ogóle ja nie przepadam za tego typu zestawami, no bo to są zestawy podwodne, tak? No to, kurczę, żeby miała sens taka zabawa, to trzeba było sobie to wrzucić pod wodę i wiecie, co nie? Ja to tak przynajmniej uważam. Zacznijmy od tego, że nie powinieneś używać nazwy Lego. Tak, dokładnie. No. Legozaur był kiedy... Klockozaur miał nazwę Legozaur i zmienił, tak? Bo... Znaczy do pewnego etapu, znaczy w ogóle nie powinno się używać, tak? Ale no, na początek dużo osób sobie daje Lego. Ja nigdy nie miałem nazwy Lego w niku. Na początku dużo osób daje sobie Lego, no ale później to wypada zmienić. Albo w ogóle nie dawać nazwy Lego, no. Tak, wszystkie te sety podwodne są epickie. Ja tak miałem na przykład ze stroną internetową. Znaczy strona internetowa nie należała do mnie, ale do kolegi i on w tytule dał Lego. Lego New... Coś, no Lego Newsy miały być. Taka strona internetowa.
Ja wam nawet dałem chyba do niej linka, z tego co pamiętam. No i Lego no po prostu poprosiło o usunięcie, no bo była tam nazwa Lego, tak. Z prawem Archimedesa się nie wyrobi podczas zabawy. Tutaj mamy ten statek. No, podoba mi się, nie ukrywam, że fajniutki zestaw. Fajniutki. No, tylko że to taka cena niefajna. 130 euro. To jest ponad, grubo ponad 500 zł. Chyba. Na pewno 500. Ja z City raczej kupię ten polibak z Ninjago, a z Ninjago chyba kupię perłę na jakiejś promocji. Cześć Zuzia, witam cię. Wiem, że nie oglądasz 12 sezonu, ale powiem, że finał jest naprawdę dobry i zaskakujący. No to cieszę się. Nie oglądałem 12 sezonu Lego Ninjago, bo tak po prostu. Nie wiem czemu, słuchajcie. Na to nie ma wyjaśnienia. 11 oglądałem po angielsku, ale 12 już mi się jakoś nie chciało. No, 23 maja będzie po polsku, to będę oglądał. No, więc tutaj lepiej kupić coś z Ninjago. No lepiej. Więc takie są zestawy z City. O, lubię zielony kolor. Witam zielony. No i ten, no i jeszcze raz tutaj wam o tych urodzinkach przypomnę. Ja to będę cały czas przypominał jeszcze na filmach. Słuchajcie, zależy mi, żeby było jak najwięcej osób. To jest taki jedyny, to jest najważniejszy live w roku zawsze, więc no słuchajcie, fajnie było jakbyście wpadli chociaż na tą chwilkę i posiedzieli, bo no 4 latka i miło jakbyście wpadli na tego live'a. Chociaż na chwileczkę, jak już mówiłem. No, więc o godzinie 16 najprawdopodobniej w piątek zaczynamy urodzinowego live'a. Będzie siostra, wpadnie. Na pewno będzie. Już załatwiłem, że na minimum godzinę tort będzie. Ej, w ogóle ten, słuchajcie, mama zamówiła torta, co nie? Ja mówiłem, że... Bo rok temu też mieliśmy jakieś tam ciasto, tort, powiedzmy. Ale on był chyba kupiony ze sklepu, co nie? Ja powiedziałem mamie, żeby w sumie też mogła kupić, no bo jak rok temu był, to może teraz też sobie zjemy, co nie? No i mama to wzięła tak na poważnie, zamówiła ten tort z jakiejś cukierni z napisem Lego i w ogóle super. Piątek powiadasz, jak znajdę chwilę, to wpadnę. O, witam cię, Klaudiusz. Siema, co mnie ominęło? No w sumie sobie przeglądamy zestawy i jeszcze raz przypominam nowym osobom, które właśnie przybyły na tego live'a. Nie wstawiajcie zestawów z Instagrama, wszystkich, które się pokażą, bo tych zestawów no nie można pokazywać. No później do mnie piszecie, że wam usuwają filmy. No to się nie dziwię, że wam filmy usuwają, a ja wam tym bardziej nie pomogę, jeśli złamaliście, no jakąś zasadę, tak? Te zestawy nie wyszły oficjalnie, to dlaczego je pokazujecie? Tutaj nie będę już wchodził na tego YouTube'a i przeglądał tych zestawów. Wejdziemy sobie jeszcze na docy. Jak pokażą się wszystkie zestawy z Ninjago, to pokażę wam Ninjago. Mamy jeszcze kreator. Dobra, mamy taki zestaw. Niezbyt mi się podoba. Taki. Ja mam osobiście wrażenie, że na siłę. 510 elementów. 510 elementów, 50 euro, no z ponad 200 zł, jak nic. Jak ci się podoba nowa seria? Która nowa seria? No usuwają tylko niektóre. Można wstawiać te zdjęcia, które są na przykład na promo Bricksach. Ja tak mniej więcej funkcjonuję, że pokazuję wam tylko zestawy, które są na promo Bricksach. Bo już z własnego doświadczenia wiem, że jak ktoś się do was przyczepi, to wysyłacie im linka do tej strony. I nie mają wam co, nie mogą wam tutaj za wiele zrobić. Już to wiem z własnego doświadczenia, już przećwiczyłem to w każdej płaszczyźnie. No więc mamy takie zestawiki. Tutaj ten statek bardzo mi się podoba, tylko szkoda, że nie dali materiałowych żagli. Tutaj wielki minus, nie ma materiałowych żagli, są klockowe. Ale czaszka fajna. Dwa kreatory chyba kupię z Ninjago Set. Jeden z lepszych od dawna. City to jedyny raz, kiedy kupię z tej serii sety. Super. Hero, szkoda gadać, a Hidden Side może być. A w Hidden Side w ogóle ten. Ludzie piszą, że to Slenderman tam jest. Lloyd Melina, odpisuj mi na priv. O, no fajnie, miło, że wpadłaś w końcu. Czekaj, dam ci moda, bo ci ten obiecałem. No, ale nie mam jak teraz odpisać, bo jestem w robocie. Nie dali, bo ma alternatywy. No tak. No to w sumie racja. No ma taki fajny domek. O. Czy taki fajny? Do miasta go nie wstawicie ogólnie.
Do miasta go nie wstawicie, bo to nie te klimaty, ale statek w porze. A no tak, no tutaj mamy na przykład tą białą czaszkę. Monkey Kid najlepsze. Ninjago gdzieś w tle razem z Freelance'a i reszta to syf. Znaczy, szczerze mówiąc, tak jak mówiłem, ja na to Monkey... Jeśli chodzi o same zestawy, no to nawet się okej wydają, ale jestem ciekawy... no widać, że ktoś z kimś walczy i w ogóle tylko się zastanawiam tak o co tam bardziej chodzi, głębiej w tej serii, no ale to się mam nadzieję, że dowiemy za pośrednictwem jakichś mini filmików, bo mają być ponoć. No i mam jeszcze Lego Dotsy. Hello there, witam serdecznie. Pozdro dla Lloyd Malina. Jaki kupić zestaw z drugiej fali? Ale czego drugiej fali zestawów ogólnie? Z Marvela robią takie juniorsy i gówno, że to szok. Czekajcie, bo to się daje mi... Przynajmniej wiem, że YouTube działa. No, Lloyd, ile będzie kosztowała perła z Legacy? Ona ma chyba 1700 elementów. Nie pamiętam. Czekajcie, wejdę wam. Tutaj mamy Ninjago. Perła. Która to była? Tu jest. 130 euro. To jest ponad... To jest chyba ponad 500... Nie wiem, to jest 600 zł może. No to jest 600 zł. Albo 500? Czekajcie, bo nie pamiętam. 500... Czekajcie, bo ta waluta tak skacze... waluta coś tam, euro, dajmy sobie waluta euro, sprawdzimy dokładnie. To jest euro 130, 589 zł. No za 600 będzie, no. Bo to jeszcze trzeba pod ceny katalogowe sobie podciągnąć z 600. Ej, a to prawda, że z nowej perły wycofali Garmadona? No właśnie, nie wiem o co chodzi z tym. Tutaj się nie orientuję, bo były dwie perły. Wcześniej mieliśmy jedną perłę i tam rzeczywiście chyba był Garmadon, tak? A teraz nie ma Garmadona, są wszyscy ninja. No i no jeszcze Nia chyba tam w stroju samuraja. Dobra. To tfu na ten set. No powiedzmy. Jak dla mnie to ten sezon 13 Ninjago to połączenie ninja i rycerzy, to gówno jakieś. Ta, znając życie, teraz wszyscy napiszą, że to gówno jakieś, a później jak pojawi się sezon, to wszyscy będą w szoku. Że taki dobry, a zestawy fenomenalne. Znam was już. Dobra, a cały czas ta reklama wyskakuje. No pojawiły się dzisiaj oficjalnie zestawy z Dotsów. Szczerze mówiąc, nie wiem kto to kupuje, no ale okej, nie wnikam. Garmadona usunęli na ostatnią chwilę, bo uznali, że nie był potrzebny. Co jest ciekawe, w książce jest wygląd plus mega broń. No to widziałem w książeczce. Wie ktoś, czy będzie jeszcze więcej setów z LEGO City? Mają być jeszcze jakieś pojazdy, z tego co wiem. Ale to nie wiem, czy to prawda. Bo się na razie zdjęcia nie pokazały. Dobra, tutaj mamy te takie tam fajne rzeczy, wiecie, Dotsy i te sprawy. Groszowa seria za 400, no ale to są małe elementy, tak? To są takie maciupeńkie elementy, więc dlatego też to tyle kosztuje. No, tutaj mamy taki drugi zestawik, jakieś ramki, w ogóle super, świetnie. Najlepsze Monkey Kid, tak? Z LEGO City w sierpniu dwa sety niby i fajnie i tyle, chyba że coś o czym nie wiemy, ale wątpię. Mamy jeszcze ten Schmuckbox, to jest na biżuterię. Opakowanie. Macie coś z tego, Lego Dots? Ja co najwyżej kupię sobie taką bransoletkę i to w sumie tyle. Więcej nie planuję. Ma być w Lego City seria Marine. No już jest. Zobaczysz Harry'ego Pottera? Nie ma zestawów z Harry'ego Pottera pokazanych. Tak, chciałem kupić perłę. Chyba nie ma jeszcze, co nie? No jakby były, to i tak wam nie pokażę, bo ich tu nie ma. Po co komu doc? Nie wiem. Tak, dla ozdoby. Mi szkoda trochę kasy na te docy. No mi też. Niestety muszę spadać za dużo nauki. Trzymaj się. No jest sporo nauki.
sporo nauki jest i to trzeba przyznać. Ja mam wrażenie, że mam o wiele mniej czasu przez to nauczanie, no może nie o wiele mniej, ale mniej czasu niż w takiej normalnej szkole, no bo jednak wiecie, no tutaj przez internet nauczyciele wysyłają więcej, no niż by zrealizowali w szkole. Dobra, ja lecę, bajo, trzymaj się. Ja z 13 sezon będę kupować Firestorm Mecha. O, super, super, super. No to jest ciekawy zestawik, ale czekam jeszcze na jakieś dokładniejsze zdjęcia. Ja jeszcze nie wiem. Ja jeszcze nie wiem, co będę kupował, bo na razie na 12 sezonie się zatrzymałem i mam awatara. Jednego, więc chciałbym kupić ten pojazd Scotta. Świątyni raczej nie będę. No, zobaczę. No. To prawda, Kacperku. Dzisiaj tworzymy coś? Wątpię, bo mam dużo do roboty na jutro, do szkoły. Biorąc pod uwagę, że w czwartek jeszcze mam sprawdzian z tego, z WOS-u, to już w ogóle. Książkę skończyłem już z pierwszej klasy, więc teraz mi będzie już w rozszerzenie wejdzie i dopiero się zacznie. Jeszcze mniej czasu będę miał, świetnie. O tym marzyłem. Żeby się oddać już w 100% nauce. W sumie zazwyczaj tak robię. Taki mój los. Dobra, witam 44 osoby. Jest hidden site, ale niestety nie mogę pokazać. No jest już Jurassic World, hidden site jest, Harry'ego Pottera jeszcze nie ma. Te wyszły, Marvele. Zrecenzujesz sklep dla graczy? Tak, sklep dla graczy to jeszcze pewniak. O, teraz coś się pojawiło. Do nauki. O, 5 dostałem. Z woku. Ale się cieszę. Ale fajnie. Które z dzisiaj? Jedynie niedozwolony set do pokazania to lochy największe z Ninjago. Nie, ja słyszałem, że nie można tych dzisiaj pokazywać i wolę ich nie pokazywać. Ja tak słyszałem, że nie wolno ich pokazywać. Więc ja nie będę ryzykował, bo już wiele razy ryzykowałem i to się źle dla mnie skończyło. Więc może nie będę próbował. Na ten moment. Bo jedynym moim dobrym argumentem to jest ta strona. I dzięki temu się mogę wybronić. No chyba, że jeszcze wejdziemy na tą. Jest jeszcze druga strona. Wpisujecie sobie LEGO News albo BrickFans. Ja sobie LEGO News wpisuję. I jeszcze na tej stronie można bazować. Nie patrzyłem, może są te zestawy. Szczerze mówiąc, raz już się przeliczyłem kilka razy na tym, co można, a czego nie można. O, macie sety. No patrzcie, są jednak. Macie tutaj. Jeszcze na tą stronę wchodzę i to też jest dobry argument, żeby się obronić. No, są wszystkie. To macie, to sobie oglądajcie. No, tutaj mamy takie coś. O. Też te dwie strony sprawdzam. No, to jest druga strona, która jest dobrym argumentem do obrony. Ja za Jurassic World nie przepadam, więc no tutaj wam wiele na ten temat nie powiem. O, właśnie. Marvel jest jak nauczanie online. Proszę, ja się założę. Popatrz, jakie zestawiki. To jest najmniejszy. I do końca nie wiem, po co to jest. Ten taki ala samolot, ale okej. Okay. Zrecenzuj jest jakiś zestaw z podwodnego... Ale co? Bo nie rozumiem trochę. Tutaj mamy Batmana, tak? DC. Później tego pingwina 4+. Takie coś. No teraz to słabo trochę widać. Jak będą lepsze, to wam zrobię odcinek z tych wszystkich zestawów. Nie będę robił każdej serii osobno, bo nie mam na takie rzeczy czasu. A zresztą wiem, że wy wolicie mieć zbiorcza. To będzie zbiorczo wszystko. Miałem film robić, ale wolę live'a pooglądać. Widziałem i nowe dinusie są piękne. No zacne są, mi się podobają. Też. Fajne. Tu mamy tą kulkę taką. No tak, z dzisiaj są. Jeszcze z tej strony korzystam jako takie potwierdzenie, no bo do tego to się raczej nikt nie doczepi, że przeglądam.
ale po prostu, no wiecie, jestem ostrożny po tym, co się działo ostatnio. Znaczy ostatnio, no w wakacje, w tamtym poprzednim, ubiegłym roku. Aha. Nie, jak dzisiaj zobaczyłem tego helikaliera, tak? To jest helikalier, to po prostu padłem ze śmiechu. Padłem ze śmiechu po prostu. Nie wiem, co to jest, no szczerze mówiąc nie wiem. Jak dzisiaj, cześć fanklocków, kusi mnie, by kupić każdy set z Jurassic World. Tak, ten helikalier. Kurde, robi wrażenie, zestaw życia. Naprawdę, jak go zobaczyłem, też padłem ze śmiechu. No to padłem ze śmiechu, naprawdę. Jak to coś zobaczyłem. No nie wiem, kto to kupi, ale życzę wam miłego składania w każdym razie. Tak, pierwszy rzut okiem na taki fantastyczny zestaw. Chyba każdy o nim marzy. Każde dziecko. Każdy chciał mieć w domu helikaliera. No to macie. A co to takie małe? Jakieś takie, nie wiem, to są imitacje samolotów czy coś? Te takie żółte tu. Nie wiem, ja nie siedzę w tym Marvelu i innych tamto. Ja to tylko oglądam filmy. Co to jest? No dobra. Ale Indominus w głównej mierze nie podoba się, dlatego, bo ogólnie nie lubię hybryd w Jurassic World. Ja zamawiam tego helikariera 15 na 10, super. Ja kupię tylko wieżę Avengersów od 4+, no właśnie nie wiem, co to jest. Tak, tutaj się tak patrzy na to i to są jakieś elementy, no nie wiem, czy to mają być te samoloty? Ale w ogóle zacznijmy od tego, że Czekajcie, wpiszmy go sobie, tak? Przepraszam, ale jakoś tak... Dobra, najwyżej będzie z błędem i tak wyjdzie. Nie wyjdzie? To czekajcie. Ja nie będę patrzył, albo już popatrzę. Dobra, jemu jest heli... No. Mamy, pokażę wam. No, on ogólnie wygląda tak mniej więcej. Aha, dobra, to go zobaczyliście, czekajcie. O! On mniej więcej wygląda tak. A dostaliśmy to! Gdzie on ma jakieś, kurcze... No nie wiem, tu stąd latają sobie samolociki, co nie? To jest taki trochę lotniskowiec. Gdzie tu jest jakiś pas startowy? Że to jest tym, tak, to jest tym. No te silniki, to podejrzewam, że to jest właśnie to. To takie te, co się rusza. Chyba to są, tak? To będzie to. Nie widzę różnicy. Ta, mniejsza niż mikroskala. A figurki? Figurki to już takie, wiecie, też... Szkoda, że figurki nie są większe od tego. Nie wiem, może to miał być Microfighters. Wyszło. Dobra, nie będziemy się tutaj ekscytowali tym niezwykłym zestawem. Czekajcie, bo te biznesu mam pilnować. Tam ktoś mi przypomniał, a już dobry... Przestańcie do mnie pisać, ludzie. Dobra, identyczny, dokładnie. Czekajcie, bo te łapki, co nie? Biznesu mam pilnować. Tam ktoś... Dobra. To tą łapkę, co nie? Wszyscy, każdy, kto jest na live, zostawia łapkę, bo tak trzeba, chyba się zacięły, działają pięknie. Dobra, lecimy dalej. Docy to wam pokazywałem. A tu macie jeszcze z bliska te takie rzeczy, co dają. No, nawet fajnie. Fajne. Patrzcie, BFF. Best Friend Forever. No tu jeszcze Ninjago jest. Tu macie jeszcze Ninjago. Słaba jakość jest niestety tych zestawów. No ale mniej więcej wiemy, jaki jest tutaj przekaz. Minionków nie ma.
Zostały przy... Premiera filmu została chyba przeniesiona na następny rok i zestawy też przenieśli. Został tylko jeden. Z tego co kojarzę. No to takie właśnie są te zestawy. Tego Hidden Side tutaj nie widać. Z Ninjago też nie wiem, czy coś kupię. Z Doców nic nie kupię. No to ja raczej też, ewentualnie już w najlepszym wypadku, nawet jak będzie cebula, ja nic nie wezmę z Doców. W najlepszym wypadku wezmę bransoletkę, taką jedną, żeby mieć coś w ogóle z tego. Tak patrzę na to Ninjago, to też tak, no perły na pewno nie kupię. Mam swoją jedną perełkę i jestem jej wierny. Ta z 2017 jest dla mnie najlepszym modelem, jaki wyszedł. Co prawda, no nie ma za... Znaczy ma... No dobra, no nieważne, bo wpadłbym coś głupiego. Podoba mi się ogólnie szata graficzna tych zestawów. Fajnie to wygląda, ale my nie napawamy się szatą graficzną, tylko samymi klockami. No. No niewiele tu widzę. Nie wiem zbytnio, co tu pisze swoją drogą. Czemu on jest w jakimś sześcianie? Fajnie by było, jakby się lepsza jakość pojawiła, no ale dobra. Nic na to nie poradzę. No, tutaj macie tego mecha. Mech mi się podoba nawet, ale nie, raczej nie. Nie. Nie, chyba. Głowę ma fajną. Taki fajnie zbudowany. Jaki sześcian. No, tam wiecie. No. Ja tego chyba wezmę jako jedynego. Mech jest mech. Figi mi psują sety z Ninjago. Figi mi psują sety z Ninjago. Znaczy, tak. Jeśli chodzi o figi, to... No nie wiem, no, dla mnie lepsze są te z 12 sezonu. Lepsze są dla mnie te z 12 sezonu, szczerze mówiąc. Nadal mi trochę przeszkadza ten biały na ich na strojach naszych ninja z 12 sezonu, ale da się znieść. No, a jeśli chodzi o to... Nie jestem jakoś tak neutralny do tego nas... Neutralny jestem, no, do tych strojów. No niech będzie. Jedynie tak. Też mi się tutaj podobają, nawet w miarę są, ale z zestawów, no to tak, żeby było. Fajne zestawy, ale figi B. Szkoda, że nie ma Zayna w tym stroju z 12, no. Digi Zayn, chyba tak te stroje się nazywają. Digi, a nie, no Digi. Strzelam, dobra. To co wam tam jeszcze mam wam pokazać? No to chyba na ten moment tyle z tych zestawów nowych. No. Tutaj jeszcze ten zestaw macie, bo wam go na kanale nie pokazywałem, to możecie się na niego popatrzeć. Tak, pewnie, pozwalam wam. Pewnie w Bricktoberze. Bricktobera nie było. Fortnite'a odpal, no rzeczywiście. Tego nie było Bricktobera w tamtym roku, w tym roku też ma nie być. I w ogóle ma już nie być Bricktobera. Lepszy był Endor. Fajny Nexonite z Ninjago, wiadomo. Te figi mają pośledzenie, a minionki będą? W tym roku nie będzie minionków. Znaczy jeden zestaw jest. Jak mówiłem, minionki zostały przerzucone na następny rok, bo premiera filmu też została. Spóźniłem się trochę, jacy są nowi wrogowie ninja? No, te szkielety takie czarne i tam w ogóle jacyś jeszcze są te, tamte, ci tacy, nie wiem jakim tam, bo ja jeszcze nie ogarniam to od 13 sezonu. Ja jestem dopiero przy 12. No, za wiele nie mamy swoją drogą informacji o 13 sezonie, no tyle ile wam tam przedstawiłem, że będzie ten najprawdopodobniej Klaus. W podziemiach akcja się będzie rozgrywała. Ale ja jeszcze siedzę sobie przy tym 12. No, bo jeszcze go nie zobaczyłem. No. Czarnoksiężnik czaszek, dokładnie. To wiecie, to będzie ten, taki Merlock. O, Merlock będzie w tym Ninjago i w ogóle, i super będzie. Clay, Murrington, Macy, Lance, Richmond, Axel, Aaron. Ogólnie magia i tyle, dokładnie. Tak teraz patrzę sobie za oknem,
Widzę ludzi w maseczkach. Jakoś się nie mogę do tego świata przyzwyczaić. O, Lego Ninja Fantasy, tak. Merlock, no dokładnie, Merlock będzie. Kiedy było się dzieckiem, nowy sezon Ninjago, wow. Elo, widziałeś nowe Lego? Tak, widziałem, pokazywałem. Gdzie można oglądać 12 sezon Lego Ninjago? Od 23 maja w telewizji. Można na YouTubie oglądać, ludzie cały czas wrzucają, tylko że w języku angielskim. Choć ktoś, widziałem, podjął się próby przetłumaczenia na język polski. Nie wiem, czy to tłumaczenie jeszcze zostało. Ja nie oglądałem tego tłumaczenia, ale wiem, że ktoś przetłumaczył na polski. Ale pewnie nie ma już tego. Ninja walczą z podziemnymi krasnalami, pewnie. Hejka, dzień dobry. No, jest dzisiaj 45 osób. Jeszcze raz was wczoraj przepraszam za tego live'a, że się nie udało, no ale... No, spieprzyłem po całości. Spieprzyłem po całości. Z tym licznikiem. Cześć, Martyna. Są obrazki Lego Hidden Side? Są. Gdzieś są. Sławek Czermak. Raczej podziemnymi karłami, pewnie. Nie lubię chodzić w masce, ciężko się w nich oddycha. Mi też się ciężko oddycha, przyznam wam się szczerze. Znaczy nie, może nie ciężko oddycha, ale jakoś nie lubię. Pokaż sety z Jurassic World, bo znaleźć nigdzie nie mogę. Tutaj są. Lego Ninjago Master of Knights. O, teraz zobaczyłem, że to licznika nie ma. Nie ma, usunąłem go. Nie będzie już. Nie bawię się w to coś już. Bo rozwaliło mi live'a i jestem zły i smutny. A i tak to mi nie było potrzebne, no bo to się co 100 wyaktualizowało. No to co wy widzieliście? Nic. Ktoś się pytał, ile jest. 11 tysięcy. Tak wam mogę podać. 11 tysięcy. Czekajcie. Tak. I się cieszcie. W nowym sezonie ninja kradną zbroję rycerzy Nexo i Merlock przenosi do świata fantazy, tak. Nie dokończyłem ich, za kiedy było się dzieckiem. Nowy sezon Ninjago, wow. Teraz Nexo Knights i jak chcę stare dobre szkielety i zwykłe stroje ninja. Czekajcie, myślałem, że coś się rozłączyło tutaj, jakaś kamerka. Jeszcze ten overlay ja wam zmniejszyłem. Na piątek będzie inny overlay, taki urodzinowy, jest już zrobiony. No. A powiedzcie mi, czy jak teraz tak przeskoczę... To mnie nic nie będzie widać. Czy teraz widzicie, tylko jest live? Powiedzcie mi, bo to taka dla mnie trochę ważna informacja. Nigdy z tego nie korzystam, więc nie wiem, czy to działa. Ale mam nadzieję, że działa, że widzicie tylko tą miniaturkę. Chyba działa. Tak, okej, okay, dzięki za informację. Dobra. Dobra, super. To dzięki. To dzięki. Tutaj będzie inna miniaturka w to wstawiona. No. Chciałem tylko sprawdzić, czy działa wszystko. Jak powinno. No to działa. I co wam jeszcze mogę, słuchajcie, moi drodzy, powiedzieć? No, 47 osób, witam serdecznie. Opowiadajcie, jak tam w szkole, jeszcze chwilę posiedzimy. Ja mam bardzo dużo do roboty. Bardzo. Znaczy, może nie, no też przesadzam, ale muszę Macbetha dokończyć czytać. Nowy set z Hidden Side na Insta się pojawił, aż sobie rzucę oczkiem. Hidden Side czy Hidden Side już. Ja tam sobie wymawiam, jak chcę. No, pojawił się. Nie no, rano go na Lego Lakesach widziałem. Ale teraz już tak bardziej. Tylko był rano w słabej jakości. Więzienie. Tak? Więzienie? Więzienie się pojawiło z Hidden Side. Dobra, co planujesz na urodziny? Bo lekko się spóźniłem i jestem nie w temacie. Też masakra w szkole. Wiesz co? Jeszcze nie mam planu na urodziny. Ja sobie go napiszę. Będzie. To nie będzie tak, że będziemy sobie siedzieli 4 godziny i gadali o niczym, jak zazwyczaj. Nie no, nie gadamy o niczym. Dzisiaj było tematycznie. Ale zazwyczaj nie jest. Na piątek, no to najprawdopodobniej siostra będzie, minimum godzinę, bo siostra zakładała ze mną ten kanał i siostra była na samym początku, więc fajnie jakby była, tak? Ona mi tutaj zmotywowała, żebym jednak też założył ten kanał. Cześć Michał Briggs. Więzienie to może być ciekawe. No, takie sobie. Ja tam jako szczerze mówiąc nie kupuję Hidden Side, ale wracając do tych urodzin, no siostra będzie na godzinę, to będziecie mogli tam jakieś pytania zadać i w ogóle,
Choć siostra to się raz na rok pojawia, raz na ruski rok. Oglądam cię tylko chwilkę, bo zaraz idę rozprawkę pisać. Rozumiem, spoko. Nie musicie się, słuchajcie, tłumaczyć, bo ja rozumiem, jak jest. W ogóle w tym temacie są Hidden Side są drzwi z automatu Ninjago. W ogóle w tym secie, przepraszam. Tak, tak, też zauważyłem. Ja czytać nie umiem, więc wybaczcie. Ale też sobie daleko siedzę i tak z daleka to ja nie wiem, chyba już ślepy jestem. No. I nie wiem, co będziemy jeszcze robili na tym live. No fajnie będzie, no. Chcę ogarnąć z wami rozmowę, że będę z wami rozmawiał przez, nie wiem, przez coś. Przez, na przykład, dajmy na to Skype'a chociażby. Ale nie wiem, czy to udźwignie mój komputer. No, słuchajcie, te MacBooki to nie jest za mocny sprzęt, no chyba, że kupicie mocnego. Więc też nie chcę sobie zepsuć live'a takiego, a to gadanie, no fajnie byłoby sobie z wami pogadać, ale zobaczymy. Najwyżej jeszcze zrobię, na przykład w czwartek zrobiłbym próbnego live'a, żeby sprawdzić, czy to wszystko działa, żeby nie było w piątek wtopy. No można przez Discorda, mam tutaj Discorda, więc można byłoby przez Discorda, ale zobaczymy jeszcze. Na razie jest fajnie, dzisiaj mamy prawie cały live jest na zielono, nic nie tnie, co mnie bardzo cieszy. No. Miło, jakby ktoś zostawił suba, to byśmy zobaczyli nowy efekt, czy działa. Jak nie będę zajęty, to wpadnę. To spoko. Nie oczekuję, żebyście byli całego live'a, ale miło by było, jakbyście chociaż na chwilkę wpadli. Bo, no, jak już mówiłem, to taki dla mnie ważny live. No majówka zaraz. Jakby ktoś suba zostawił, no zostaw, że ktoś suba, to sprawdzimy. Znaczy wiem, że mógłbym normalnie kliknąć test subscribe na Streamlabsie, ale nie chcę. Ale już klikałem i w sumie działa. Ale was tak wiecie, podpuszczam, żebyście zostawili. Lubisz przerabiać figi? Nie. Znaczy kiedyś to robiłem. Według mnie to zestawy z Jurassic... O, czekajcie, mamy. Mamy. O, widzicie, teraz takie coś się pojawia. A ja ostatnio se założyłem uniwersum. Dawać mu te subskrybery i będziemy cebu... No, więc teraz takie się wyskakuje. No. Jak Lloyd myślisz, że ten 13 sezon będzie udany? Jeszcze 12 nie widziałem, więc ciężko mi się tutaj wypowiedzieć. Jak zobaczę 12, to wtedy będę mówił. Lloyd Manina, a czy nowe LEGO Hidden Side jest? No, są zdjęcia. Są fotki. O, ktoś znowu zostawił. Deoting został cebulakiem Lloyda. Dokładnie. Macie takiego SpongeBoba fajnego. I on kroi cebulę, co nie? I ta cebula leci. To ma symbolizować, jak subskrypcje lecą na moim kanale. No, one lecą wolno akurat, tak? Ale... To takie, wiecie, takie odniesienie miało być. A też coś trzeba zmieniać, bo tamten skaczący mech kola już był z 2 lata. Nie mogę się doczekać końca tej kwarantanny. No ja w sumie też, znaczy do szkoły bym nie chciał wracać, ale czemu by nie? Z kolegami można byłoby się niby zobaczyć. No w ogóle, z ludźmi. Żebym tutaj nie dyskryminował dziewczyn. Bez spoileru dla Lloyda z 12 sezonu. Jaki zestaw kupić LEGO Technik? Jaki zestaw kupić z LEGO Technik? Nie, mówię, że nie lubię takich pytań. No ciężko mi odpowiedzieć. Nie znam was wszystkich dokładnie, no. Lloyd Malina, kiedy odcinek? Jutro. Raczej jak się uda nagrać. Siemanko, mam Discorda, a ja tam rzadko urzęduję. Ja głównie urzęduję, jak jest serwer jakiś czy coś, ale... Niby mam serwer, ale... Nie wiem, czy go mam już w sumie. Ja tam na nim byłem z 2, nie wiem, ja w ogóle nie wchodzę na Discorda. Kiedy zreaktywujesz kanał Lloyd Malina 2? Jak mi się zechce, szczerze mówiąc. Będę szczery, jak mi się zechce, bo mi się nie chce. Jestem leniwy. Dzięki kamerzysta za subka. Ja sobie tak odpalam i patrzę kto, bo mi nie wyskakuje, jak wam. No. Witam cię, ognist. A jeszcze sobie trochę posiedzimy i idziemy spać. 48 oglądających. Tak, i idziemy lulać.
Ja bym chciał, abyś zrobił serwer na temat LEGO na Discord. Już te serwery to... Z serwerami na Discordzie to dajcie spokój. To nie da rady, to już... Ja już wszystkiego próbowałem. Masz cebula kiloida dalej aktywni. Mam. Masz cebula kiloida... A, no tak, no tak. A tam widzę, że ludzie są aktywni normalnie na tym. Cebula kiloida. Mimo, że Lloyda nie ma, no to... To cebulaki są. Ale co tak krótko? Chyba tak się w ogóle krótko nie pisze, o ile mi się wydaje. Ogólnie fajne zestawy są na te półrocze. Twój serwer jest jeszcze? Pewnie jest. Na pewno przebił Discord polskiego LegoTuba. Kurczę, dzięki znowu za suba. Ten, na urodziny kanału wypuszczam awatara. Każdy będzie go mógł sobie założyć. Taki jest plan. Bo mówiliście, że chcecie jakieś coś, żeby się utożsamiać jako cebula. To załatwiam wam awatar, co nie taki. Jak będzie ktoś... Zebo miał kiedyś taką akcję, co nie, że... No, znaczy nadal ludzie niektórzy mają, że dał awatar, co nie, i ludzie nosili ten awatar. Więc mniej więcej sprawa taka sama. Różowy, jak co mogę ci dać później linka na privie. Cześć Lego, Julka, witam cię. My tam na Discordzie dobrze się bawi. To dobrze, że ktoś go pilnuje. Znowu dziękuję za suba. Czemu mi te... Szkoda, że mi te suby nie wyskakują, no. No, ale dziękuję, że mnie subskrybujecie. Ja chciałem wejść w link do LegoTuba na Discord i nie wyszło. Nie ma go czy jak? Nie ma już Discorda LegoTuba. Ale w ogóle cały czas, znaczy nie, może nie cały czas, ale ludzie mi zadają pytanie na prywatnym: ej, Lloyd, daj linka do Discorda polskiego LegoTuba. Dużo osób myśli, że to nadal istnieje. Zestawy na licencji to gówno, za przeproszeniem, nie te, na ten rok, a ten Marvel, o pani, idź. Już omawialiśmy dzisiaj ten niezwykły zestaw z Marvela, tak, ten przepiękny zestaw zwany Helicarrierem. Dziękuję za subika. Lloyd Malina, masz swoją kolekcję zapisaną na Brickset? Tak, 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 mam. Dam wam linka, ale nie teraz, bo nie jestem na tym kompie zalogowany. Ej, co tu? Ptak mi tu przyleciał. Wyjdzie pan stąd. Ej, Lloyd, możemy nagrać wspólnie odcinek? Strasznie znam się na Lego Ninjago. Strasznie znasz się na Lego Ninjago? To powiedz mi, o czym miałby być ten film. Pięciolatki lepiej budują. Jest coś z Lego Technik? Nie ma nic. Nic się nie pokazało z Lego Technik. Na drugą połowę. Lloyd, na 4 lata kanału Ninjago Zjednoczeni. No pewnie. Debil jestem. Ktoś mi napisał, że debil jestem, ale fajnie, czekajcie. Wybacz, mój ukochany Jasiu, zawsze, ale muszę zobaczyć. Tak, debil. Lego Maniacy będzie oceny kanałów? Nie, ja się w to nie bawię. Może na urodzinowym wyjątkowo. Wyjątkowo podkreślam. W ogóle Lego Maniacy, widzę pierwszy raz ten kanał. Jakiś nowy, świeżutki LegoTuber? LegoTuberzy może? No. 64 łapki. Jak ktoś ma chęć, to śmiało zostawiać, co nie? No bo ja tutaj, wiecie, do 100 dobijamy. Do 100 dobijamy. Bo na razie tak siedzimy. Teraz 75 łapek. Ja w ogóle na to nie patrzę. Zrób coś ciekawego. Ja mam zrobić coś ciekawego? Znowu mam do szafy wchodzić? Chcecie tego? Żebym robił sobie debila, w którym jestem zasadniczo? A Modok to panie ratuj. O Boże, pamiętam tą reklamę z tym głosem, oficjalny Discord polskiego LegoTuba. O, ten głos był dobry. No, Lego Maniacy są nowi, sprawdziłem. O, Lego Maniacy. No to witamy nowych LegoTuberów oczywiście. W rodzinie LegoTuba. No. Statystycznie LegoTuber wytrzymuje... Góra 6 miesięcy. Ci mniejsi oczywiście.
Tyle dożywają, czekajcie. Super są te nowe zestawy z LEGO Hidden Side. Powiedzmy. W ogóle ten gość mnie rozwala. Hit. Hit. Pomysłowy hit swoją drogą. Mini klocek, słuchajcie. Zrobił ściankę. Znaczy w ogóle mnie to śmieszy, tak? Znaczy śmieszy mnie to, no bo... Na początku było fajnie. Ale tu nic się wiele... Tutaj za wiele się nie dzieje na tej ściance. Ja jestem mini klocek i dzisiaj jest ze mną. Tutaj za wiele się na tej ściance nie dzieje. Mamy, słuchajcie... Na 480 dam, bo nie chcę, żeby mi live'a ścięło. Ani nic podobnego. To jest już 60 odcinek i on przez to 60 odcinków on tu za wiele nie zmienił, tak? Żeby jakoś... No nie wiem, no śmiesznie, tak? Ale, znaczy, może nie śmiesznie, no fajnie, tak? Ale, znaczy, najbardziej śmieszy mnie fakt, że ludzie się biją o miejsca na tej ściance, tak? Nie ma mnie na tej ściance, to nie chcę na to patrzeć. Najbardziej mnie, słuchajcie, śmieszy, że ludzie się biją o te miejsce w komentarzach, żeby być na tej ściance. A przecież on doda każdego na tą ściankę, no spoko. Ja naprawdę, jak czytam te komentarze, to... Dobra, nie będę mówił, że się znowu śmieję, no po prostu spadam z krzesła. Spadam z krzesła z wrażenia, że ludzie walczą, żeby być na tej ściance. Ja rozumiem, jakby Maciek robił tą ściankę. Ale okej, dobra. Ja rozumiem, że... No spoko, no dobra. Te karteczki, te co tutaj na dole wystają, dodał w 20 odcinku. To było takie unowocześnienie. 40 odcinków dalej już się nic nie zmieniło. Jedynym ulepszeniem tej ścianki były kartki, które już chyba są wilgotne swoją drogą. Ja tam mam dalej na kanale reklamę. No i bardzo dobrze jestem. Jak podświetlenie krzesła? Nie ma tego krzesła. A właśnie, krzesło wysłaliśmy, jakby co, krzesło odesłane. Nadal mam to, słuchajcie, to swoje stare. To takie białe. Krzesło, no co mogę wam powiedzieć? Odesłaliśmy to krzesło. 2 tygodnie sobie tutaj stało pięknie. Tak, krzesło odesłaliśmy w czwartek. Już doszło do firmy na literę G. Tak, i będą się zastanawiali, co zrobić. No. Tak, no biedne klocki, dokładnie. Ale te klocki mu się kiedyś skończą, słuchajcie. Te klocki mu się kiedyś skończą. On tutaj już ze 100 ich użył na pewno. Te klocki mu się kiedyś skończą. Bo on nie dodaje... Znaczy, zazwyczaj to statystycznie to jeden LEGOTuber ląduje podczas takiego odcinka. On minutę się nad tym rozwodzi. Nad tym LEGOTuberem. Tak, pewnie. Lloyd Malina, wiesz kiedy wyjdą te nowe sety z Ninjago i Jurassic ich ceny? No, znaczy wyjdą w takim sensie, że w sklepach będą? Sprecyzujcie, że to pytanie. Masz już jakieś moce na odcinki? Że takie własne? Firmy na G. Miałem myszkę, mój Boże. No. No ale dobra, no ludzie to oglądają, ja tego nie hejtuję. Swoją drogą, proszę, ten baner, no dobra, popracujmy nad tym. Mogło być do firmy na literę D, wiemy o co chodzi. Nie, ja nigdy nie kupię krzesła od firmy D, na to nie liczcie, nie ma bata. Mogłem kupić od firmy D, ale nie, złe mam skojarzenia z tą firmą. Antyreklamy sobie zrobili. Niestety, no muszę, no co poradzę, no. Złe mam skojarzenia. Teraz ten 80 łapek, bo w was wierzę. Ja mam jakiś fotel z Podlasia, na serio. Made in Białystok, świetnie. Ta ścianka śmierci i... śmierci żalu, nie no bez kitu. Hater Lloyda Maliny. Lloyd Malina, tak o to mi chodzi, że kiedy te sety będą w sklepach? No to na drugą połowę roku 2020, jak nazwa mówi. Lloyd, mogę dla ciebie zrobić animację na urodziny kanału, jak coś mam apkę bez znaku wodnego. Spoko. No właśnie, jakbyście chcieli, to możecie zrobić. Ja tam jakiegoś posta napiszę, jakby ktoś chciał, bo w sumie to nie jest już takie... To jest już chyba trzecie pytanie takie od was, więc
W sumie jakby ktoś chciał, to z wielką chęcią, no nie naciskam, ale możemy pooglądać wtedy. Tutaj, no byłoby miło, byłoby miło. Ale i tak najlepszym prezentem będzie, jak wpadniecie. O. Ja tutaj nie oczekuję żadnych filmów i tak dalej. Fryzjer kupił firmy na D i nie poleca. Roztrupczył się pod naporem. Fryzjer kupił firmy na D i nie poleca. Dobra. Lloyd, mam w ogóle pytanie. A w ogóle ostatnio youtuber na literę P wrzucił na swoim kanale, na swoim sklepie wzory. I tam były postacie Lego. Od firmy Lego. Ja się tak zastanawiam, czy to sobie tak można dobrowolnie wykorzystywać. Tak słyszałem, takie słuchy mnie doszły. Nie byłem na tym sklepie, ale screeny widziałem, że są tam ninja. I to nie jego, on ich nie zaprojektował, tylko oni są chyba no po prostu od Lego. Więc tak się zastanawiam, nie wiem. Jeszcze jakoś z bliska się tej sprawie nie przyjrzałem. A to nie widziałem i nie chcę sprawdzać. Ale co z najnowszy film pana P jest dobry? Nie wiem, nie oglądam. Ja nie wiem, ile on ma subów, ja nie wiem, co on robi w ogóle. Ja tam nie byłem od dobrego ponad miesiąca i wolę nie wchodzić. Ale naprawdę, słuchajcie, ja wam muszę pogratulować waszej cierpliwości, bo co drugie pytanie na moim fanpage'u w prywatnych wiadomościach, co sądzisz o Pudim? Ja nie wiem, czemu jest takie fajne pytania zadajecie. No, już jasno się określiłem, powiedziałem, co myślę, a tutaj pytania lecą cały czas. No to piszę do supportu. Widziałem screeny, że są tam postacie od... no po prostu z Lego Ninjago Movie chyba tam ninja byli. I nie jego. Pan P to Pudi Ninja. A nie pan P. Chodziło mi o pana Patryka, ale to już nieważne. Chodziło mi o pana Patryka. Ej, Ognisty, pamiętasz to z panem P? No. Ludzie chyba zadają ci takie pytania, bo poruszyłeś temat Pudiego nieraz dawniej. No. Domyślam się. Więc teraz będę pokutował, Klaudiuszu. Mój drogi. Życie. Możecie się pytać, tak, co myśli o Klaudiuszu. Pewnie. Pan P to postać z gry Brawl Stars. Okej, okay, no. To mi chodziło o pana Patryka. A ja się dziś na nią zabiorę. Można ci na maila podesłać? Jasne. Jakby ktoś coś chciał wysłać, pisać, jakaś sprawa Malina... Macie i tak w opisie kanału. Malina Kamil, czy... 36. Wejdź na telefonie na sklep pana P i zobacz, jaką jedną maskę ma. Wejdź w telefonie na sklep pana P i zobacz... Widziałem jakąś tam maskę. Na Messengerze mi wysyłali ludzie. Swoją drogą, ja nie jestem od konfienia. Ja nie będę na nikogo, ja nie będę tutaj konfiturą, ale to z czego co wiem, to on chyba... Malina Kalin 36 ma wchodzenie.com. Z czego co wiem, to chyba jest łamanie prawa. Jak się wchodzi na kapsel, to trzeba zaakceptować pewne sprawy, no ale dobra. Róbcie jak chcecie. Ja już ręki nie przykładam do tego tematu. Czy masz niestety akcja w jaskini samuraja? Nie, jestem pewien. Chyba nie. Nie ma już koszulek z ninja. No to usunął. Ale screena mam. Screena mam. Bo mi wysłali ludzie. Pokaż te nowe zestawy z Lego Hidden Side. Nie będę pokazywał. Nie ma nic z Technika ani Speed Champions. Tylko kim do kloca jest pan P? No właśnie, ja też nie wiem, zastanawiam się. Dobra, ale nie będę nic mówił o panu P, bo tak. Nie mam świątyni rezurekcji. Rezurekcji i nadal pewnie jej nie będę miał. Lloyd Malina, co myślisz o mistrzu Claudio? Jak zazwyczaj ktoś jest na live, to wypada o nim mówić dobrze. Więc to dobry człowiek. Obgadywać można po.
Nie no, żartuję. Ludzie, zestawy nowe są na Lego Lakes na Instagramie. Niestety ognisty, taka jest mentalność ludzi, a później do ciebie piszą: ej, dlaczego mi Lego usunęło ten film? Lloyd, co się stało? Wyjaśnij mi to. Lloyd, jak to? Dlaczego piszę, że Lego zablokowało mój film? Lloyd, co ja takiego zrobiłem? Przecież ja tylko wrzuciłem zestawy. Kupiłem ostatnio klasztor Ninjago, kozak. Nie polecam MK, bo bije małe dzieci, no. Pewnie tak. Masz Hero Factory? Coś tam mam. Nowa era pytań, najważniejsze pytanie. Lloyd, co sądzisz o Goldim? No tak, to uwielbiam. A z Goldim to ja dawno nie miałem kontaktu. Znaczy może w tym roku to tam chyba jeszcze pisaliśmy, ale to tam przy jego piosence. Ben Ten i to tyle. Ten nie zbyt z nim pisze, bo on chyba nie jest, on nie jest chyba w tym świecie. Czasami jakiś napisze komentarz pod filmem, ale tak to... On raperem jest, co nie? Więc... Czemu my siedzimy na tym klocku? Ja sobie to wyobrażam, że pewnie ludzie z firmy Lego są i napisali o natychmiastowe usunięcie, albo sprawa pójdzie do sądu. No, tak mi zazwyczaj jest mniej więcej scenariusz. Leitmanina, jaka ta stronka się nazywa, co były nowe zestawy? A słyszałeś, że brodaty... Nie, słuchajcie. Słuchajcie. Nie interesują zbytnio życiorysy innych. Co tam kto inny robi, bo... Nie wiem, co brodaty zrobił. Szczerze mówiąc, ja rzadko wchodzę na ich na kanały starszych LEGO-tuberów. Tak po prostu. Czasami tam wpadnę, żeby coś oglądać, ale ja zazwyczaj siedzę, no nie wiem, no, też nie chodzę tak po kanale, bo nie mam czasu. No, ale najczęściej to jestem, szczerze mówiąc, albo... No, najczęściej jestem chyba u Klaudiusza. Tylko, no... To, że nie napiszę komentarza, no to inna sprawa, tak? Ale oglądam, patrzę, kontroluję, co się dzieje w przestrzeni. Godzinka live jest. Pokaż te nowe zestawy. No ale cieszę się, że tak się rozwijają ci LEGO-tuberzy. Maciek zwłaszcza. I żeby on był cały czas pierwszy. No. Pojawił się wzór brodaty dzik, pewnie inspirował filmem naszego modu Bricka. A, to widziałem, to słyszałem. No to widziałem. No więc niech się rozwijam. Słyszałem, że Klocko nie będzie nagrywał na kanale z grami. To słyszałem. Ja słuchajcie, jestem na bieżąco ze wszystkim. Tylko nie komentuję. Ja wiem, co się dzieje. Ale nie komentuję. Dobra. To co, powoli będziemy kończyli, bo sobie posiedzieliśmy tak fajnie, solidnie. Dzięki, że byliście. Kolejny live, no najprawdopodobniej to już urodziny. Choć jeszcze myślę, że dzień przed live, przed tym urodzinowym live'em zrobię testowego live'a. To będzie króciutki, myślę, że do 20 minut będę testował, czy wszystko działa, czy nic się nie zatnie i tak dalej. No, znacie moją opinię o Maćku. Jestem ciekawy, czy kiedyś ktoś na LEGO-tuba przegoni. Pewnie tak, no. Nie oglądałem gier u Szymona. A jak Lloyd Malina się nazywa ta stronka z nowymi zestawami? Brickfan Promo Bricksy. To kiedy ten Brawl Stars na kanale? Niebawem. Tak teraz gry u Klockozaura. No. Widziałem. Dzięki, że byliście na live'ie. Pozdrawiam was ciepło. Pozdrawiam całą społeczność LEGO-tuba. Całą społeczność LEGO-tuba oczywiście pozdrawiam cieplutko. Moich widzów, moje fany. Chyba tak to mówi Klockozaur. Tak, no, więc pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Trzymajcie się, walczcie o siebie. Jutro poniedziałek w ogóle, więc odpał. No. Pozdrawiam cieplutko. Właśnie, Klaudiusz jeszcze pozdrawia cieplutko. Pozdrawiam Lego maniacy. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa!